Witam Was na moim kanale. Dzisiaj parę słów o tym, co nowego dzieje się na makiecie. Nie tak dużo, ale dość ważne rzeczy, bo w końcu inwestuję w elektronikę. Tutaj widzicie już przygotowane elementy, które chcę Wam pokazać, a które wzbogaciły na razie tylko dwa panele. Pomalutku przejadę, znacie pewnie most, rzeka, ostry łuk, niestety ze zjazdem, który tworzy trochę problemów. Tutaj jest domek dróżnika, ma oświetlenie już. Kolejny dom z wiejskiej zabudowy, droga. Parę lamp dodanych. Za chwilę powiem Wam po kolei, co wzbogaciło makietę i co w najbliższym czasie wzbogaci ją w innych panelach. Po pierwsze, dom za torami. Nowe lampy, jedna tutaj, druga tutaj, już podświetlone, podłączone do prądu. Kolejne oświetlenie siedzi w tej budzie w środku. Dwie kolejne w domu, tak żeby przez okna prześwitywały. Będzie jeszcze, ale niestety nie udało się za pierwszym razem. Tutaj przednia kula oświetlająca dom, identyczna, jaką udało się założyć tutaj u dróżnika. Będzie ją widać? No, będzie ją widać. Tutaj jest bardzo fajna kula podświetlająca wejście do domku i z tyłu widać dwie lampy. Oddalę trochę. Ta oświetla parking, druga trochę na wyrost, żeby nie było tutaj ciemno w tym polu. Nie ma innej możliwości, żeby doświetlić ten fragment. Tutaj będę chciał jeszcze reanimować, bo na razie nie mam nowych sygnalizatorów przejazdu, ten i ten. One są sprawne, ale niewyprowadzone kable mają, więc myślę, że uda mi się układ przerywający migających diod naprzemiennie. Już mam. Myślę, że w następnej sesji uda mi się podłączyć go i będzie w pełni funkcjonalny. Na tym małym panelu narożnym nie ma już innych punktów oświetleniowych. Z tyłu widzicie wiatrak, ale ten wiatrak zostanie w cieniu. Wzbogaciłem troszkę inne tło. Nie wiem, na ile ono pasuje tutaj do rejonu rzeki, ale no, prezentuje się dość fajnie. To jest jeden narożny panel. Za chwilę przechodzę do kolejnego sąsiedniego. Jeszcze widok na dróżnika, domek i oświetlenie. Za linią torów mamy most. Tutaj niestety nie będzie żadnych doświetleń. Na plaży oświetlenia nie będzie, budynków nie ma. Ten rejon będzie ciemny i nic nie poradzę na to. Za to tu pojawia się tartak i on będzie dość dobrze oświetlony. Zaraz podjadę bliżej jeszcze kamerą z innego ułożenia, ale już widać tutaj podwójne lampy zamontowane, plus dużo punktów świetnych w samym budynku. Zaraz powiem, gdzie ukryłem i ile ich jest. Pierwsze oświetlenie siedzi w tej szopie, skierowane na zewnątrz, więc będzie dość mocno dawać na zewnątrz światło. Dalej, w samym budynku tartaku ukrytych jest chyba ze 6 aż oświetleń. Dwie w głównym budynku, jedna od tej strony, jedna w środkowym budynku. Kolejna oświetla tą część, także będzie dosyć jasno. Dodatkowo skład materiałów drewnianych to jest właśnie ten. Płaski budynek, który od tej strony nie prezentuje się zbyt dobrze. Wejście od drugiej strony ma, ale ukrytych jest tutaj aż 4 punkty świetlne, które kierują światło na zewnątrz. Będzie, myślę, to dość dobrze oświetlać tor, który widzimy z tyłu. Dodatkowo 4 podwójne latarnie. Właśnie takie. LED-owo oświetlone, dające bardzo realistyczne, nie takie mocne, agresywne światło.
jak we wcześniejszych, które miałem żarówkowo oświetlane. No, lepiej się to prezentowało przed kamerą, natomiast nie było tak realistyczne, gdyż bardzo mocno oświetlało. Te są dyskretniejsze, delikatniejsze. Myślę, że to wystarczy, żeby leciutko w półmroku boczny tor przy tartaku doświetlić. Zanim pokażę, jak to ogarnąłem pod makietą, jak wygląda plątanina kabli, to jeszcze powiem, co wykorzystałem i co było mi potrzebne do przeróbki tych elementów. Zjeżdżam pod makietę i widzimy, po pierwsze, takie złączki zasilacza, ponieważ makieta jest modułowa, więc będę musiał przy każdym przecięciu makiety łączyć zasilanie. Wybrałem coś takiego. Myślę, że się sprawdzi. Po drugie, to cała elektronika Bogusława Oczosia, znany producent. To są elementy oświetlające budynek w formie takich kwadratowych diod LED-owych i wtyczek pasujących do układu elektronicznego, który pokażę pod makietą. Jedyny dla mnie minus był taki, że musiałem wiercić dość duży otwór, żeby od spodu wsadzić do już gotowych budynków na makiecie. Niestety zdarzył się wypadek, oczywiście duże wiertło zakręciło całym budynkiem tego tartaku i było jak po wybuchu gazu, rozpiżyło wszystko w imęt. Do tej pory jeszcze nie znalazłem jednego kawałka, więc tartak jest po wybuchu złożony, ale no niestety straty pewne są. Jedziemy dalej. Ze starej makiety odzyskałem takie lampy i one przez długi czas stały przed tartakiem. Wydawało mi się, że są bardzo fajne, klimatyczne, podwójne, żarówkowe. Pasowały jak ulał. No niestety nie udało się ich odzyskać. Okazało się, że jedna nie działa w ogóle, w jednej nie działa jedna żarówka, a wymiana tutaj kabli żarówek niemożliwe. Lampy idą na razie na odstawkę, raczej nie do wykorzystania, tylko jako atrapy oświetlenia. Co je zastąpiło? Ano znowu zastąpiła je produkcja Bogusława Oczosia. Mamy lampy podwójne, metalowe, bardzo realistyczne, z długimi kabelkami. Sprawdzą się również na dworcu, który będę oświetlał. Potrzebuję ich jeszcze dużo. Lampy pojedyncze, raczej przy ulicach, przy drogach, przy wiejskiej zabudowie. Metalowe również, malutki otworek, lampa osadzona bardzo łatwo, z dołączonymi opornikami. Na 12 V działa. No i coś, co musi to wszystko zasilić. Zwykły zasilacz 12-woltowy, właśnie z taką wtyczką uniwersalną, którą będę przedłużał przy każdym panelu. To jest minus makiety modułowej. Elektronika schowana pod makietą, ale trzeba za każdym razem łączyć wszystkie panele, aby to miało przejście elektryczne, no chyba, że używać tyle zasilaczy, ile elementów wchodzi na całą makietę. Wybrałem inną opcję, po prostu jeden zasilacz i będę przy każdym przecięciu przedłużał na zasadzie gniazdo wtyk zasilanie. No to chwileczkę i pokażę jeszcze, jak to wyszło pod makietą. No i jesteśmy pod makietą. Narożny fragment z przejazdem kolejowym, z budką dróżnika. Mamy tak, nóżki, o których mówiłem, na których stoi, meblowe nóżki, elementy, mało widać, ale wierzcie, łączenia paneli. To są osłony na kabli, na kable elektryczne, plastikowe listy przywiercone do spodu i w nich są schowane kabelki, głównie po to, że podczas noszenia mógłbym je łatwo uszkodzić, pociągnąć, nawet palcem zadrzeć. I tutaj będzie lepiej widać, w tym chaosie jest pewna metoda. Te elementy to są śruby, metalowe podkładki z gumowymi, nie wiem jak to nazwać, ochraniaczami. Każdy kabelek wychodzący z kabla również jest zabezpieczony lekkim obrotem wokół, przykręcony tak, żeby już wychodząc z otworu
nie uległ urwaniu, można spokojnie manipulować samymi końcówkami teraz. Każdy kabelek zakończony jest specjalną wtyczką do elektroniki, której tu brakuje, bo jedną sztukę miałem, wykorzystałem w drugim panelu pokażę. Wszystko to będzie razem wpięte łącznie z tymi elementami, trochę oddalę, do płytki elektronicznej, która pewnie będzie gdzieś tutaj. Zasilanie płytki będzie jednym z trzech kabelków, które tu widzicie, a one są rozdzielone z jednego głównego zasilacza. Zasilacz pokazywałem, czyli zasilacz wejdzie tu, rozdzieli się na trzy kabelki. I uwaga, jeden kabelek zasili elektronikę przynależną temu obwodowi, drugi kabel przeniesie nas na most, na rzekę, trzeci kabel przeniesie nas w tą stronę, w kierunku kolejnego elementu, który jest polem uprawnym, kapliczką i przejście do lokomotywowni. To jest panel, który niezbyt ładnie jeszcze wygląda, bo po prostu kable wiszą niewpięte w elektronikę, której nie mam, ale troszkę ładniej to wygląda w drugim panelu i za chwilę Wam to pokażę. No i teraz widać chaos pierwszego panelu. Ogarnięty jest dosłownie tym jednym układem zasilacza dla wszystkich oświetleniowych punktów na tej części. Oczywiście Bogusław Oczoś, wejście przedłużacza zasilacza, miejsce na ewentualny wyłącznik, raczej nie będę go dawał, bo będę włączał wszystkie układy naraz. Pojedyncze wtyczki dotyczące każdej lampy o punktu oświetlenia wałego, również prowadzenie w listwach. Także tutaj nie ma ani jednego kabelka, który by wisiał i mógłby być palcem zahaczony. To jest element do podnoszenia, przenoszenia modułów. Tak się złożyło, że jest dość blisko listwy, ale no niestety nie było wyjścia. Tak wypadało wywiercenie otworów pod lampy. Listwa ciągnie się na całą długość panelu i w pewnych miejscach, gdzie na makiecie są jakieś oświetlenia, mamy otworek dość duży, powiedziałem, bo oświetlenie lamp i budynków Bogusława Oczosia są dość duże płytki. Kabel wychodzi owinięty dla bezpieczeństwa takim zabezpieczeniem i wchodzi do listwy i tyle go widzimy. I tu kolejny newralgiczny punkt. Miejsce, gdzie na makiecie jest tartak, wyjścia w poszczególne elementy, blokada i kabelki wchodzące w górną listwę. Górna listwa oświetla budynki i wszystkie kable tam idą, a wierzcie mi, że łącznie górna i dolna listwa kryje aż 18 punktów oświetleniowych na tym odcinku 50 na chyba 1,30 m. Także 18 punktów oświetleniowych, nie licząc semaforów, które będą dodane w przyszłości. Z kolei dolna listwa oświetla 4 podwójne lampy. I to jest... O, ostrość się zgubiła. O, teraz lepiej widać. To jest jedna z lamp. Kabelki wchodzą do listwy. I dla bezpieczeństwa już ich więcej tutaj nie widzimy. I jeszcze nie w tą stronę zoom. I tu kolejny newralgiczny punkt. Duży budynek składu drewna. Wielkie otwory, bo musiała przejść prawie centymetrowa płytka z diodą zasilającą. Prawdopodobnie tu wchodzą dwa punkty świetlne, tutaj po jednym. Zabezpieczenie. I wszystko chowa się w listwie. Wreszcie ostatni punkt, który tam wyłowię. Tutaj to jest taka szopa za budynkiem składu drewna. Wszystko skryte w listwie. I jeszcze coś Wam tu pokażę. To jest ostatnia z lamp, wchodzi do listwy. A tu wychodzi miejsce, gdzie jest atrapa semafora. Będzie tutaj na pewno jakiś semafor wstawiony. O, nie mamy ostrości. Te semafory też będę kupował. Zapomniałem, jak się ta firma teraz nazywa, ale no już nieważne. Elektronika od Bogusława Oczosia, ale to w dalszej kolejności. Także to również wejdzie do listwy i będzie można śmiało to zasilić, nie powodując chaosu. Przypominam, że na tym kawałku, który teraz
przejeżdżam, jest aż 18 punktów świetnych. Także plątanina kabli została dość ładnie, myślę, tutaj ogarnięta do płytki elektronicznej. Właśnie do tej. Już mam kilka kolejnych płytek zamówionych. W każdym panelu będę dawał jedną płytkę. Na koniec, kręcąc już z ręki, pokażę Wam ten panel, który kabel tutaj dochodzi. Ma elektronikę zamontowaną, podpiętą. Jest co prawda dość jasno. Nie będzie wiele widzieć, ale wierzcie na słowo. Coś tam się w środku już dzieje, oświetlenie. W każdym z okienek powinno być światełko. No i te lampy, które LED-owo oświetlone. O, może teraz widać. Świecą naprawdę bardzo realistycznie. Zobaczymy, jak będzie całkowita ciemność. Jak podłączę również kolejne panele. Jak dyskretnie będzie to oświetlone. Póki co dwa dni roboty. Niełatwej, ale udało się. Najważniejsze, że nie ma chaosu pod makietą. Za jakiś czas, ponieważ część układów elektronicznych już zamówiłem, wrócę do tematu. Tym razem zajmę się tą częścią. Przedłużeniem przejazdu kolejowego i ta dziura, którą tu widzicie, wypełni kolejny panel połączony z tym. Przypominam jeszcze, że oczywiście sprawa semaforów otwarta, będą zakładane. O, przypomniało mi się, zdaje się, że się gościu nazywa Hulacki. On robi najlepsze te semafory, ale tam będzie troszeczkę inna technika. Mam na myśli tam zrobić zasilanie prosto z torów, tak abym semafory elektroniką Bogusława Oczosia mógł regulować prosto z pilota Roku Multimouse. Jak zwrotnice, tak da się również semafory regulować. No to co, tyle na dzisiaj. Tyle nowości na makiecie. Następny odcinek wkrótce. Pozdrawiam, trzymajcie się.